Pięknie będzie, naprawdę wspaniale. To tak. Wszystko w rodzinie to myślę, że piękna farsa, rozgrywająca się w centrum Londynu, w szpitalu. Marcin Wąsowski, reżyser spektaklu. Widzimy doktora, który szykuje się do przemówienia na sympozjum, ale w międzyczasie komplikuje mu się sytuacja przez to, że do pokoju, w którym się prowadzi przygotowania, wchodzą kolejne osoby z kolejnymi problemami, aż wreszcie przychodzi taki problem, z którym tak łatwo nie umie sobie poradzić i zaczyna motać, zaczyna komplikować sobie życie i wszystkim osobom, które wchodzą. Pojawiają się kłamstwa, zmyślone sytuacje, zmyślone historie, zmyślone postaci. Słowo Czarnota, doktor Hubert Bonny. Moja rola jak zwykle jest skomplikowana, a komplikuje się to wszystko przez głównego bohatera, ponieważ jestem jego przyjacielem. On narozrabiał, a ja niestety muszę tak jakby posprzątać po nim i kryć go w każdej sytuacji, przez co wymyślam całą masę różnych historii, przez co wynika dużo, dużo śmiesznych rzeczy. Nazywam się Basia Szarwiło. W spektaklu Wszystko w rodzinie gram Jane Tate, byłą pielęgniarkę ze szpitala Świętego Andrzeja. Moja postać jest dość histeryczna, jest bardzo emocjonalna i przez nią tak naprawdę wszystko się tutaj dzieje. Ja nazywam się Marcin Słupczyński i w spektaklu Wszystko w rodzinie gram Leslie'ego, syna Jane. Moja matka okłamywała mnie przez całe życie. Mówiła, że mój ojciec zmarł w Himalajach, gdy byłem niemowlęciem. Zginął w wypadku w Himalajach. Tak, to jest bardzo ważne. I jednak dowiaduję się, że tak nie jest. I jestem bardzo z tego powodu zrozpaczony. Mam ochotę poznać swojego ojca. Czy masz coś na usprawiedliwienie swojej mamo? Nie mam nic na usprawiedliwienie. Wyobraź sobie, że kiedy miałeś 18 urodziny, postanowiłam ci wyjawić prawdę. Tak? To nie było łatwe, bo przez... Doktorze Morki, ma! Nie, winny! Czy możesz zejść tam i przypilnować się brata? Martwi się, Lesa! Lesz, czuję się dobrze. Wyszedł przez okno! Co? Mam na imię Magda, na nazwisko Pik w spektaklu, najnowszym spektaklu Teatru Ziemi Chełmskiej Wszystko w rodzinie. Gram Rosemary Mortimer, żonę głównego bohatera, Davida Mortimer. Przychodzę na wykład męża. Ma on szansę zostać lekarzem naczelnym Szpitala Świętego Andrzeja. Po czym nieoczekiwanie pojawiają się pewne komplikacje. Moja postać jest bardzo niejednoznaczna. Żeby za dużo nie zdradzać widzom, to mogę tylko powiedzieć, że nie jestem do końca taką świętą angielską żoną. To była moja żona! Przyszła odwiedzić pana dziś rano. Tak? Myślałam, że odeszła ode mnie wiele lat. A dzisiaj przyszła, żeby pana przeprosić. Kochanie, poczujesz. A co to wszystko doktor Bonny? A doktor Bonny nie jest zbyt zadowolony. Muszę przyznać, że żonka trzyma się jeszcze. Dobrze, kochanie. Kubecie, no co ty tu jeszcze robisz? Jest to komedia. Autorem jest facet, który napisał taki hit międzynarodowy pod tytułem Mayday 2.
Przemysław Gąsiorowicz. W tym spektaklu gram postać lekarza pod tytułem David Mortimer. Ten tekst, który tutaj wystawiliśmy, jest mniej znany, natomiast moim skromnym zdaniem dużo lepszy, dlatego że ma pod spodem, oprócz tej warstwy farsy, typowej farsy, takiej komedii granej, bym powiedział, taką grubą kreską, ma pod spodem drugie dno, które jest absolutnie niefarsowe. Jakby pokazuje nas, ludzi, jakimi potrafimy być, a potrafimy być bardzo potwornymi postaciami. Jest to tekst o potwornych ludziach, pokazany w bardzo krzywym zwierciadle, także proszę się nie boić, żaden tutaj nikt tu nie będzie nic jakby umoralniał i tak dalej. To jest na tej zasadzie, że widz przychodzi, ma szansę się wyśmiać, a ewentualna refleksja prawdopodobnie przyjdzie dopiero po powrocie do domu. Po prostu kłamstwo ma krótkie nogi. Prędzej czy później gdzieś tam wyjdzie. I im więcej kombinujemy, tym bardziej się w tym gdzieś tam gubimy. Więc dużo łatwiej jest żyć prostolinijnie, bez kłamstwa. Nawet jeżeli coś tam się nam nie uda, to lepiej o tym od razu powiedzieć, niż gdzieś tam zamiatać pod dywan, bo potem taki trup z szafy nam wyjdzie w najmniej oczekiwanym momencie. Proszę Państwa, spektakl jest dla wszystkich. Może nie dla maluchów i nie dla dzieci, ale tak, no, myślę, że już sytuacja, ktoś tam skończył szkołę podstawową i się orientuje trochę w życiu, to myślę, że już może zacząć oglądać ten spektakl i będą momenty bardzo śmieszne dla niego i będą momenty też prawdziwe. Wszyscy pozostali na przykład w takim wieku jak ja, czyli już troszeczkę pod emeryturę, to myślę, że spokojnie wyłapią najdrobniejsze szczegóły, wszystkie rzeczy, które mają rozśmieszać, które zostały specjalnie przygotowane po to, żeby gdzieś tam widz się czegoś doczytał i coś ze sobą połączył i żeby to zaiskrzyło na ogólny efekt dobrej zabawy i naprawdę rozrywki na wysokim poziomie. Bardzo wartka akcja, dużo wejść, wyjść, dużo zmian, dużo przebiórek, bardzo duża obsada, bo 12-osobowa. 3 miesiące pracowaliśmy nad tym spektaklem. I w momencie, w którym dostałem taką propozycję, żeby drugi raz przyjechać do Chełma i wyreżyserować spektakl, bardzo się ucieszyłem i wiedziałem, że to będzie niezwykła przygoda. I tak się stało. To było dokładnie 42 próby po 4 godziny, nawet po 5, także bardzo dużo czasu poświęciliśmy temu spektaklowi. Tak, nieprzespane noce z tekstem i również na scenie. No ale Marcin świetnie się sprawdził po raz pierwszy z nami, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Kiedy szukaliśmy chłopca w ogóle, to też trafiło się całkiem przypadkiem, bo zobaczyliśmy nagranie ze szkoły muzykalowej z HDK-u i zobaczyliśmy Marcina w jakiejś roli kobiecej na scenie. I wtedy powiedzieliśmy ze Słowojem, może on to zrobi. I faktycznie Marcin przyszedł i się doskonale sprawdził. No to ja powiem, że również jestem zadowolony, że mogę w tym uczestniczyć i sprawia mi to wielką przyjemność. Ludzie są tutaj przyjaźni, są bardzo zdolne osoby tutaj pracujące w Teatrze Ziemi Chełmskiej. Praca tu z nimi jest przyjemnością, ten spektakl. Tworzy się, jest przestrzeń twórcza, jest przestrzeń kreatywna i właściwie bardzo, ale to bardzo miło zawsze wspominam tę pracę. No teraz już mówię, że wspominam, bo właściwie mój czas pracy nad tym spektaklem się zakończył. Premiera zawsze jest to ten moment zmierzenia się aktorów, reżysera, scenografów z widzem, tym pierwszym widzem, który przyjdzie, który jest też nieraz zaproszony, który jest wyjątkowy, który jest taki domowy albo taki przyjacielski, ale to zawsze jest wyzwanie i powinno być tak, że wszyscy powinni czuć drżenie przed tym, zanim wejdą na scenę i ten spektakl zacznie się tutaj tworzyć po raz pierwszy właśnie w tym, co jest chyba najciekawsze w teatrze, czyli w spotkaniu z widzem.
kiedy sztuka, słowa zaczynają znajdować swój oddźwięk w widowni, w ludziach, którzy przyszli, kiedy historia zaczyna poruszać, kiedy rzeczy, które były przewidziane, że mają być śmieszne, są śmieszne, te, które mają wzruszać, będą wzruszać. No i mam nadzieję, że to się po prostu przytrafi. I o czym ma być? Bo sytuacja jest trochę awaryjna i tak się ułożyło, że ja akurat dzisiaj za kolegę muszę wejść, bo no, takie miał tam prywatne swoje rzeczy, już nie wchodząc w szczegóły, że no, takie zastępstwo trochę na ostatnią chwilę i przyznam, że sporo jest emocji i stresu. No jeszcze na generalnej próbie nie byłem, więc trochę nie wiem, czego się spodziewać do końca. No ale co, no trzeba trzymać kciuki, no jakoś to pójdzie.